Siema, siema widzowie. Tutaj nagrywam teraz te części, o których ostatnio mówiłem, co są na sprzedaż. Tu jest turbina za 500 zł. Wzdłużnego luzu nie ma. Na boki delikatnie, ale to jest nic. Ta jest za 500 zł, ta za 400. Wzdłużny trochę i poprzeczny też trochę. Nie wiem, ogólnie na kamerce tego nie widać, tylko można lekko wyczuć, nie? Lekko. A ta tutaj jest od Ursusa 1134 z silnika i ona jest idealna. Znaczy idealna, no idealna nie, no bo jest, ma jakieś zużycie, ale trochę na boki, ale przód, tył nie. A ta przód, tył już trochę ma i lekko na boki. Tu jest od niej tabliczka, a tutaj nawet tabliczki nie widać, tam jakiś numer przebija się, ale nie wiem. Ta chyba też jest, chociaż nie jestem pewien, czy ona jest czeska, czy nie jest czeska, bo tutaj na przykład mamy na Imbus, a tutaj nie mamy. To jest odlew. Może to jest Aktech wtedy nawet, nie wiem, nie jestem pewien. No tak wyglądają. Tu nawet jeszcze jest ta mówka. Idę nagrać teraz kolejne części, bo tu dużo widzów się podpytywało właśnie, żeby nagrać, i idę dalej wtedy. Głowicę teraz nagram od Perkinsa. Teraz nagrywam głowicę. Głowica tu jest zakonserwowana ogólnie w oleju i sobie w tym styropianie sobie siedzi. Tu jeszcze mam kartkę od pana tokarza, szlifierza, który to robił. Wtedy wziął za robociznę 300 zł, zawory, prowadnice, wyszło 380. O, tak tutaj widzicie, tak to wygląda. Tu się styropian odbił, bo mam to za w piwnicy schowane, ze szpilkami. Tak wygląda, bo też właśnie paru widzów się pytało o głowicę do Perkinsa. Tak ona wygląda. Tutaj w rogu lekki nalot się zrobił, ale olej jest. Zobaczcie, się świeci, nie? To tak lekko może czymś tam. No. Tak wygląda właśnie ta głowica. Ja jej nie potrzebuję. A mówię, sprzedam i ktoś będzie się cieszył. Kartkę wsadzam z powrotem, żeby była. Tutaj jeszcze mam parę części od czwórki tej, co teraz zrobimy. A mam kupione inne. Tutaj jest na przykład koło talerzowe od przedniego napędu, od no ataku w sumie dokładnie, nie? Tylko tutaj jest lekko jeden ząbek wyszczepany, a tak to wszystko jest jak tam jakiś, nie wiem, nawet handlarz by ktoś chciał. To jest. W sumie jeszcze tryby. One są dobre, bo ja zmieniałem, bo trochę szybszą skrzynię tu robiliśmy. To po prostu bałek i dwa tryby, czy trzy tutaj wymienialiśmy. To też są, jakby ktoś chciał, jakaś półośka do przodu, przesuwki jakieś tam są, o, o nawet od drążka kierowniczego, bo tutaj guma jest w dupie, ale tak to w dobrym stanie. Wom na tył do ciągnika, do czwórki, tylko tutaj jest zaspawany, ale on taki był, jak mieliśmy, ja kupiłem kiedyś inny. Jakieś no, może za 400, jakby ktoś chciał sobie trochę pogrzebać i się pobawić, to może iść. Używane są droższe u handlarzy, 800 albo 1000 albo więcej już nawet chyba, nie? Docisk do Ursusa, czwórki. O, nawet na dzwonnicy jeszcze mamy tutaj obudowę. To jak ktoś by przyjechał do czwórki, coś kupił, to mu dam, bo tutaj była spawana, ale ogólnie nie ciekło, bo dobrze było zrobione. Ale jak już robimy gruntowny remont, to ja u mnie dobry wstawiłem. Tu jeszcze coś mamy, ja? Co tam mamy? Tryby jakieś, wałki? Zaczep od 60 jakieś? O, nawet zaczep, jak ktoś by chciał. Ramiona postawiłem je teraz. Tak wyglądają. Ceny już pisałem pod poprzednim filmem. Tutaj te wieszaki, do tego też. Korbka jeszcze do kabiny. W sumie na ostatnim filmie nie dodałem, że ten filtr powietrza tutaj razem z tym przewodem całym będzie, z tą rurą i tak dalej. Ale do lekkiej negocjacji tu cena nie będzie też duża za to, bo tam jest lekko tutaj do heftnięcia. No i ten plasticzek pękł, tak jak mówiłem, nie? A zbiornik paliwa do 900 w bardzo dobrym stanie, on nigdzie nie cieknie. I tak on tu się prezentuje. Jeszcze nagram do Ursusa
czwórki turbo zbiornik, bo ten jest do zwykłej. Jeszcze do turbo zaraz wam nagram. Oczywiście podstawy pod to też są, wszystko jest. A tutaj mam zbiornik do czwórki turbo. Też jest kompletny razem z tymi wszystkimi tutaj mocowaniami. No, nawet nowy wężyk jakiś. Podstawa, wszystko, tylko on w jednym miejscu na zgrzewie puszcza. Właśnie nie wiem teraz w jakim miejscu. Gdzieś tam lekko na zgrzewie, ale to by trzeba było przespawać trochę, nie? Ale cały ładny ogólnie do turbo, nie? Czwórki.